W dzisiejszym poradniku od Just Freestyle nauczymy się clipera. Jest to zagranie, z którym powinny sobie poradzić początkujące osoby. Jeśli potrafisz robić swobodnie kapki i masz podstawowe umiejętności panowania nad piłką, nie powinieneś mieć większych problemów z tym zagraniem. Jak widzicie, clipper to zgaszenie piłki na ułamek sekundy na wewnętrznej części stopy i podrzucenie jej do góry. Bardzo stylowe zagranie, które jest mocno popularne wśród freestylerów z Japonii oraz fanów bloków. Od czego zacząć treningi? Przede wszystkim ogarnij prawidłową pozycję. Po kapkach zegnij kolano nogi podporowej i zrób taki ćwierć przysiad. W ten sposób będzie ci łatwiej wystawić nogę do piłki. Poćwicz sobie takie ćwierć przysiady na jednej nodze bez piłki. Oprócz w kolanie, zegnij się również w biodrze, czyli jakbyś chciał właśnie zrobić przysiad. Im mocniej się złożysz, tym łatwiej będzie ci zgarnąć piłkę na stopę. Pamiętajcie o ugięciu dupska. Kolejną rzeczą jest ustawienie stopy. Im bardziej masz mobilną stopę, tym pewniej będziesz wykonywał clipera. Stopę odginamy do środka. Możesz do tego wygiąć palce u stóp. Jednym to pomaga, inni tak robią, inni nie. W mojej prawej stopie są niestety duże braki w mobilności. Jak widzicie, w tym przypadku ten clipper nie wygląda zbyt ładnie. Dlatego gram clippera na lewą nogę, ponieważ w niej stopa rusza się w odpowiedni sposób i możecie właśnie zobaczyć, jak duże znaczenie ma praca stopy przy tym triku. Teraz możemy dołożyć piłkę, podtrzymując futbolówkę ręką, przyzwyczajając swoje nogi do tego triku. Pamiętaj o płynnym ruchu w kierunku ziemi, po czym wyrzuć piłkę do góry. Pamiętaj o płynnym ruchu w kierunku ziemi, po czym wyrzuć piłkę do góry. Wow. Potrenuj sobie w taki sposób. Ten ruch wygląda tak, jak właśnie widzicie, czyli płynnie razem z piłką opadaj i wyrzucaj piłkę. Pozwól się odbić piłce od ziemi i postaraj się wykonywać ten trik. No i po prostu trenuj. Błędnym wykonaniem jest odbicie piłki wewnętrzną częścią stopy. Jeśli nie zrobisz płynnego ruchu, o którym już mówiliśmy, czyli płynny ruch nogą aż do ziemi, nie wykonasz tak czystego clippera. Pamiętaj, jeśli przy wykonaniu clippera nie usłyszysz żadnego dźwięku odbicia, to znaczy, że został zrobiony czysto i prawidłowo. Zatem pamiętaj, by nie trzymać sztywno nieruchomej nogi i nie odbijać piłki, tylko ją wyrzucać. Przyjrzyj się jeszcze raz uważnie, jak wygląda clipper w zwolnionym tempie. Przyjrzyj się na każdy etap tego triku, jak układają się nogi, biodra i jak wygląda ruch nogą w stosunku do piłki. Możesz tutaj wiele zobaczyć. Połączeń z clipperem jest naprawdę wiele. Można stworzyć z nim dużo pięknych połączeń i dzisiaj pokażemy wam następujące. Klasycznie, czyli slap clipper, możesz na prawą lub lewą nogę, clipper po kuku albo po G. Możemy również połączyć slapa, G i clippera, tworząc taką oto kombinację. Jak każdy inny trik, możemy go wykonać na ilość, czyli możesz popróbować robić clipper jeden po drugim. Clipper z lowerem, czyli na przykład z upbassem, lub do dwukołowca, jakim jest achtatw. Bardzo fajnym zagraniem jest połączenie clippera z piętkami. Możesz go łączyć z uperem, z wieloma innymi trikami. No jak widzisz, jest tego naprawdę dużo. No i to był clipper, moi drodzy. Tak wygląda ten trik. Jest to dosyć prosty. Myślę, że szybko go opanujecie. Dajcie znać w komentarzach, na jakim etapie nauki jesteście. Czy lubicie ten trik? Jakiego kolejnego triku chcielibyście się nauczyć w następnym poradniku? Jeśli chcecie kupić koszulki Just Freestyle, macie link w opisie. Jeśli chcesz zadać więcej pytań, to wbij na naszą grupę facebookową, tak się nazywa. Tam możesz dodać filmik, jak wykonujesz trik. Jesteśmy tam aktywni i dzielimy się swoimi poradami. No i nie pozostaje mi nic innego, niż powiedzieć ci, żebyś po prostu trenował. Dzięki za uwagę, to był poradnik od Just Freestyle. Trzymajcie się i eldo!